Witam serdecznie i jako korepetytor online z przedmiotów ekonomicznych zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem ze statystyki matematycznej chciałam Wam omówić test Szapiro-Wilka. Ten test Szapiro-Wilka, ja mówię ze statystyki matematycznej, ale może on też mieć zastosowanie w ekonometrii, w ocenie, w weryfikacji jakości modelu, czyli spełnieniu pewnych ograniczeń, pewnych założeń w modelu. Trzeba zacząć od tego, że każdy test statystyczny do czegoś służy. Ten konkretny ma ocenić nam normalność rozkładu, czyli na przykład sprawdzić, inaczej mówiąc, czy dany szereg liczb, który posiadamy, a na przykład może być to składnik losowy, czyli jakiś ciąg reszt, czy posiada zgodność z rozkładem normalnym. Często w ekonometrii jest ten element bardzo mile widziany, postrzegany jako element oceniający pozytywnie jakość modelu i zaletą takiego testu u nas, tego Szapiro-Wilka, jest to, że można go stosować do małych prób. Dlaczego? Bo teoria mówi o tym, że jest mało on wrażliwy na autokorelację i heteroskedastyczność, czyli dwa problemy, które często występują w przypadku składnika losowego. Ten test Szapiro-Wilka posiada, jak każdy test statystyczny, dwie hipotezy. Zerową, która mówi o tym, że jakaś zmienna losowa, tu akurat jako składnik losowy, konkretnie składnik losowy, posiada zgodność z rozkładem normalnym, czyli sumę, wartość oczekiwaną posiada 0, a wariancja lub odchylenie standardowe jest na stałym, niezmiennym poziomie, na jakimś poziomie sigma. A hipoteza alternatywna stanowi zaprzeczenie, a więc mówimy, że dana jakaś cecha nie posiada, to jest ten element zaprzeczający, nie posiada zgodności z rozkładem normalnym, czyli ma rozkład inny niż normalny. Jeśli chodzi teraz o samą teorię, to test Szapiro-Wilka posiada określoną statystykę testu. Ona wygląda w pierwszym momencie, szczerze to ja Wam powiem, trochę dość dziwnie. Można się trochę nie rozumieć, jak liczyć taką statystykę. Najlepiej będzie rozpisać sobie, co jest czym. Po pierwsze, tutaj te wartości, które są wypisane tutaj u góry, to jest część całkowita pewnej liczby. A więc jeżeli jest n przez 2, to nie zawsze n przez 2, na przykład 17 przez 2, jest to liczba całkowita. My bierzemy tą część całkowitą, czyli najwyższą liczbę całkowitą 17,5, to na przykład gdyby to było 17,5, no to mamy 17. A nt to będą współczynniki Szapiro-Wilka. One są stablicowane. My zaraz będziemy do nich też zaraz wracać. Samo AI jako ten współczynnik zależy od dwóch elementów. Od N, czyli od liczby obserwacji w naszym badaniu i od K. Tutaj akurat zapisane było jako T, ale to naprawdę nie ma żadnego większego znaczenia. I same elementy E tutaj oznakowane są jako reszty. Są to reszty uporządkowane, co ważne, rosnąco. No i jeżeli my nie analizujemy reszt, a dowolną inną cechę, no to stosujemy inne oznakowanie. Czasem niektórzy mają oznakowanie reszt jako U, my mamy E, nie robi to żadnego większego znaczenia. Procedura samego testu Szapiro-Wilka jest następująca. Po pierwsze, reszty modelu muszą być uporządkowane w sposób niemalejący, czyli ustawiamy je rosnąco, w dół muszą być wartości coraz to wyższe. Po drugie, musimy obliczyć statystykę ze sprawdzianu W, czyli policzyć ten wynik. Potem z odpowiednich tablic Szapiro-Wilka musimy znaleźć wartość krytyczną i podjąć decyzję, jaka będzie tutaj hipoteza zerowa, czy może jednak alternatywna poprawna. I jeżeli zajdzie, że statystyka tego testu W będzie niższa od krytycznej znalezionej w tablicach, to możemy powiedzieć, że coś jest właśnie nietypowo, bo zazwyczaj jest sytuacja odwrotna.
Tu możemy powiedzieć, że taką hipotezę zerową będziemy musieli odrzucić, czyli jest tak zwany lewostronny obszar odrzucenia hipotezy zerowej. Czyli jeżeli statystyka W jest niska, niższa od krytycznej, to my możemy powiedzieć, że istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej, a więc będzie ta alternatywna lepszym pomysłem, że tak to ujmę. A więc rozkład składnika losowego, gdybyśmy badali oczywiście składnik losowy, nie byłby zgodny z rozkładem normalnym. Gdyby jednak statystyka była większa od krytycznej, to powiemy, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, która zakładała, że składnik losowy jest zgodny z rozkładem normalnym. Przystąpmy więc do typowego przykładu. Jeżeli u nas x nazwiemy reszty i jak widzimy, one są uporządkowane rosnąco, suma, która tu nie jest napisane, ale generalnie daje nam 0, co jest zgodne z samymi resztami, te reszty muszą zostać zestandaryzowane. Zestandaryzowane, czyli sprowadzone do rozkładu normalnego o zapisie zero-jedynkowym. Jak to zrobić? Zaraz sobie powiemy. Po zapisie ja na razie po prostu muszę wpisać te tabele, a zaraz powiem, jak się liczyło to U. Może od razu powiedzmy sobie. Po prostu samo U liczy się w ten sposób. Od każdej wartości X odejmujemy średnią tych reszt, a wyniki dzielimy jeszcze przez odchylenie. Dobrze, czyli ja powiem, że w przypadku tych reszt, jeżeli ich suma daje 0, to po podzieleniu przez 12, czyli przez ile ich mamy, na pewno wynik daje nam też średnią 0. Czyli od każdej wartości i tak odejmę 0, czyli nic mi nie to nie da. Ale odchylenie standardowe tutaj będzie już niezerowe. Ile wynosi? Zaraz do tego wrócimy. A na razie powiedzmy sobie, jak byśmy liczyli te U, powiedzmy elementy do testu Shapiro-Wilka. Jeżeli mamy te zestandaryzowane już reszty, te były jakby normalnymi resztami, te są zgodne z rozkładem normalnym. Potem, co jest ważne, te reszty odwracamy kolejność. Jeżeli one tutaj były ustawione, powiedzmy, rosnąco, to teraz ustawiamy je te same wartości, ale malejąco, czyli tak jak tu, ale w odwrotnej kolejności. Potem właśnie dochodzi element przerywnika, czyli wartości współczynników dla tego testu Shapiro-Wilka. Przełączamy się na tablicę i jeżeli ja wiem, muszę otworzyć tablicę o wartościach stałej AN do testu Shapiro-Wilka. Możecie mieć je trochę inne, ale musicie znaleźć tablicę, gdzie liczba obserwacji jest zgodna N z waszym przykładem. U mnie N wynosi 12, a więc muszę przepisać te liczby, które są tutaj podane. I te liczby, które są tutaj podane, ja przepisuję do mojej tabeli. Czyli teraz robimy przeskok i te liczby są przepisane i kontynuujemy. Liczymy dosłownie przemnożenie każdej wartości a i przez różnicę między tymi dwoma kolumnami. Czyli liczę różnicę między tym ui, jakby powiedzmy ułożonym malejąco, minus ui ułożone rosnąco i razy ten współczynnik. Czyli 1,96 minus, jeszcze raz, minus ten wynik i przemnożone razy 0,55. Wychodzi mi wynik. Tak samo liczę dla kolejnych kolumn. Tak jak tu widzimy, jeżeli te wyniki są tutaj zerowe, no to dlatego tu się pojawiają zera, bo jak nie ma AI, no to zakładam, że tu są zera. Suma takiej kolumny daje mi 3,41. Do obliczeń potrzebuję również UI minus średnia UI. Jeżeli ja wiem, że tutaj suma tych wszystkich UI, możemy ją podsumować. Dobrze, to teraz możemy dokonać takich obliczeń, że od każdego UI, jakie tutaj jest, odejmujemy średnią i podnosimy do kwadratu. Ja teraz przełączę się do Excela, gdzie mamy to liczone formułkami. Jak widzimy,
widzimy, że każda z tych reszt, o, tu jest powiedziane, jak liczone było to odchylenie standardowe. Jeżeli ja wiem, że odchylenie standardowe wynosiło dla tych wszystkich x-ów 0,69, to tu jest wpisana formułka, że od każdego x-a odejmowana jest średnia, która oczywiście była zerowa, potem dzielone to było przez odchylenie standardowe, wyszły mi te reszty. Tu są wpisane te różnice. I jest powiedziane, że ja od każdej reszty, tej zestandaryzowanej, muszę odjąć średnią i podnieść do kwadratu. Jeżeli ja wiem, że te reszty są zestandaryzowane, to one posiadają sumę, jak ja tutaj sobie nawet skopiuję tą sumę, ona będzie 0. A więc faktycznie to, co tutaj mamy wpisane, to jest po prostu każda reszta podniesiona do kwadratu. I teraz suma tych, powiedzmy, wartości tych reszt, które tutaj mamy podane, ale każdy z nich podniesionej do kwadratu daje 12. Czyli tutaj widzimy, wynik jest 12 i wiemy, że reszt było 12. Te elementy zróżnicowania dla tego szeregu reszt wynosiły średnia 0, odchylenie 0,65 i nasza statystyka miała następującą postać. Ja tu oczywiście wiem, że trochę mylący to jest, zapisałam jako UI minus średnia U, oznakowanie zrobiłam U, ale czy ja zrobię U czy E, to naprawdę nie ma znaczenia i to faktycznie sprowadza się do EI. Bo wiemy, że sama średnia reszty zestandaryzowanych też wynosi 0. A więc wracając do naszego wzoru, widzimy, że 3,41 jako wynik musi być jeszcze podniesiony do kwadratu i podzielony przez sumę tych reszt zestandaryzowanych, czyli 12. Wynik wynosi 0,968. To jest wynik naszej statystyki. Jak wiemy, obszar odrzucenia hipotezy zerowej w tym teście nietypowym sposób jest lewostronny. A więc, żeby odrzucić hipotezę zerową, musimy przyjąć, że jeżeli statystyka, którą tutaj policzyliśmy, będzie się znajdowała między zerem a wartością z tablic, to będziemy mieć podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej. Teraz szybko przełączając się do wartości krytycznych w tym teście Shapiro-Wilka, widzimy, że jeżeli wezmę poziom istotności 5%, a u nas liczba tych reszt, czy powiedzmy szereg liczb, które analizowaliśmy, wynosiła 12, to wartość krytyczna będzie wynosiła 0,859, bo taka wartość znajduje się na przecięciu poziomu istotności 5% i liczebności próby na poziomie 12. Jeżeli teraz przerzucimy się z powrotem do naszego Worda, to widzimy, że wartość krytyczna będzie wynosiła 0,859. Dlaczego? Bo, tak jak mówiłam, liczebność wynosiła 12, poziom istotności w badaniu 5%, czyli po uzupełnieniu naszego obszaru krytycznego widzimy, że mamy go zapisanego jako przedział od 0 do 0,859. I nasza statystyka testu, jak widzimy, przekracza, nie znajduje się w tym obszarze krytycznym, czyli nie będziemy mieć podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, która zakładała, że składnik losowy jest zgodny z rozkładem normalnym. Co w tym momencie robimy? Kończymy zadanie. Jeżeli by, tak jak mówiłam, wyszłaby nam sytuacja odwrotna, to byśmy powiedzieli oczywiście, że taką hipotezę należy odrzucić i nasz składnik losowy lub jakakolwiek inna cecha nie posiada rozkładu zgodnego z normalnym. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi.
Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.